Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Jarek i zapraszam Was na kolejny materiał Co lubię komiksy. Nowy tydzień, więc postanowiłem, że troszeczkę nagram zatrzęsienie tych materiałów, tego wszystkiego, co się ogólnie teraz wydarzyło, więc pomyślałem, że przygotuję sobie listę kilku tematów i po prostu Wam przekażę informacje. Za mną bardzo miła, przyjemna pogoda. Słońce świeci, no ale niestety robić trzeba, pracować trzeba nad kanałem. Dlatego mówię Wam, jak to będzie wyglądać. Przede wszystkim przez ten najbliższy tydzień jeszcze będzie takim czasem, że możecie spodziewać się te przynajmniej dwa materiały, dwie recenzje komiksowe. Ja wiem, że to jest bardzo dużo, część z Was pewnie nie nadąża, żeby to oglądać, ale no, terminy mnie gonią. I tutaj po prostu no nie ma innej możliwości, innego wyjścia. Za jakiś czas pewnie znowu jakieś komiksy będą mi paczki przychodzić i też trzeba będzie robić. A jeszcze jest kilka innych zaległych materiałów, które chcę nagrać, więc dopóki, że tak powiem, nie skończę tego właśnie, co zacząłem, no to nie będzie takiej możliwości. I tutaj jest pies pogrzebany, ale czego się nie robi dla Was, żebyście byli na bieżąco z moimi materiałami, z tym, co wychodzi na rynku, z nowościami i dzięki temu może łatwiej Wam jest podjąć decyzję o ewentualnym nabyciu jakiegoś komiksu. Nie ukrywam, że już trochę mam zmęczenie tego materiału, bo tak naprawdę odkąd kanał powstał, to z małymi wyjątkami i nie licząc tak naprawdę COVID-a, to dzień w dzień od ponad roku już publikuję jakieś materiały. Często są to nawet 2 i 3 dziennie i już trochę nie daję rady, ale nie dam się, nie poddam się, będę dalej to robił, bo jak do czegoś się zabieram, to się zabieram raz a dobrze i tak jak z wyjazdem do Warszawy, tak też chciałem dla Was nagrać, pojechałem, więc tutaj raczej nie zwolnię tego tempa, przynajmniej nie na taką skalę, że nie będzie mnie przez ileś dni, bo to wszystko na bieżąco, co się dzieje na polskim rynku komiksowym, to co wychodzi, no gdzieś musicie to znaleźć, a chyba obecnie no, u mnie najprędzej coś takiego będzie miało miejsce, prawda? Dodatkowo jakieś teraz paczki, jeszcze kupiłem ostatnio dwie takie starsze pozycje, chciałem z ciekawości je nadrobić, także pewnie niebawem unboxing się pojawi, plus może jakieś jeszcze zaległe nowości z jedna paczka. No i wchodzimy w czerwiec, tak już pełną parą, tu już widzimy drugi tydzień za nami praktycznie, bo jest 13, kiedy to publikuję i kiedy będziecie mieli ten materiał. Dzisiaj oczywiście dwa jeszcze tak podwójne, bo to ten tydzień, tak jak wspomniałem, materiały o Was. Dodatkowo z tego miejsca już teraz tutaj, żeby było chyba najlepiej. Chciałem podziękować mojemu pierwszemu patronowi właśnie, bo Patronite został założony, tak jak wiecie, dużo materiałów było wyświetlonych przez Was. Na razie jedna osoba się zdecydowała, Wojtek G, bardzo mu za to dziękuję, 10 zł wpłacił, przez jakiś czas będę wspierany przez niego. Oczywiście Wojtku, możesz sobie jakieś pytanie zadać do mnie też dodatkowo, ja nagram taki film z tym pytaniem, przy okazji mam tam chyba 3 czy 4 jakieś dodatkowe pytania, które gdzieś tam wyłoniłem już jakiś czas temu z tych, które nie mogłem odpowiedzieć, więc tutaj nagram taki filmik właśnie dla Was. I tak jak mówię, no, jeżeli byście chcieli, no to dorzućcie się do tego patrona. Planuję teraz jechać do Łodzi, później będę chciał pewnie na metę Warszawa, więc zawsze jakieś wsparcie mi pomoże, no bo do tej pory wszystko swoich prywatnych pieniążków płacę i tak będę płacił dalej, no jest coraz ciężej, ale jakoś dajemy radę, nie narzekajmy. Także w ramach przypomnienia tu mówię, pierwszą już osobę tak mamy, jeszcze raz Wojtkowi dziękuję, macie te progi, możecie śmiało sobie wejść, są wszelkie możliwe dostępne opcje, jeżeli chodzi o tą płatność. Możecie sobie sami wybrać do wyboru, do koloru, są różne oferty, możliwości, karta płatnicza jest przez T-Paya, PayPala, jak to woli, dlatego jeżeli mielibyście taką ochotę, to bardzo Wam dziękuję po prostu, no bo dla mnie to jest na pewno też jakieś wsparcie techniczne, o zmianę sprzętu na przykład też chcę zainwestować, tak jak niektórzy mnie proszą, żeby troszeczkę może poprawić jakość dźwięku, to samo możecie zrobić oczywiście też poprzez wsparcie tutaj na Lubię Komiksy na kanale YouTube'owym, ale ja was do niczego zmusić nie mogę. Także jak uważacie? Przede wszystkim też jeszcze inna ciekawa tutaj informacja, o którą też mnie pytacie, mianowicie te materiały z Batmanem, czyli te komiksy i tak dalej, to wszystko też będę to nagrywał. Już nawet troszeczkę się przygotowywałem, żeby sprezentować wam te wszystkie moje komiksy, ale no mówię, na razie mam masę tych innych materiałów, które jeszcze muszę robić. Wczoraj kolejny dzień do 12 musiałem siedzieć i nagrywać, zgrywać materiały. Mam już przygotowanych sporo, a jeszcze trochę czeka w drodze, więc te przynajmniej 2-3 godziny dziennie muszę poświęcić od ponad roku praktycznie, więc czasami nawet więcej, a dodajmy do tego jeszcze czytanie komiksów po nocach, także, ale czego się nie robi dla swoich widzów, prawda? I tak dalej będziemy działali, plus dodatkowo chciałem też zaprezentować wam, zaraz spojrzę, mam raz, no 2 na pewno, może nawet 3 najlepsze komiksowe serie, materiały takie mam już skończone, przeczytane, też bym chciał te materiały wam dograć, ale tak jak mówię, to na razie jest niemożliwe z tego względu, że no muszę zobligować się do tych, jestem zobligowany do tych wszystkich innych materiałów, które do tej pory muszę dla was nagrać, ale jeżeli to zrobię, jeżeli wyjdę troszeczkę na prosto, jeżeli będzie chociaż troszeczkę luźniej, to na pewno będę to działał. Także tyle z mojej strony, jeśli chodzi o ten tydzień, mniej więcej wiecie, już wiecie, jak wszystko wygląda. Jeżeli mi się trochę język mączy, to przepraszam, ale mówię już trochę zmęczenie, niedospanie, ale jakoś dajemy radę. Także dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego materiału oczywiście. Zachęcam was do komentowania, polubienia, udostępnienia, subskrybowania. Zaglądajcie na stronę lubiokomiksy.pl, fanpage na Facebooku oraz konto na Instagramie. No i oczywiście, kto zechce, niech wesprze moją twórczość, moją pracę dla siebie, dla was, dla wszystkich fanów komiksu. Dziękuję wam bardzo. Chyba tyle. Trzymajcie się. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć.